Cześć, dzisiaj mamy 19 kwietnia już i przychodzę z takim znowu luźnym tagiem. Boże, jakim luźnym tagiem? Luźnym daily vlogiem, ponieważ bardzo lubię je nagrywać. I tak, dlatego je nagrywam, oczywiście, bo mogę. Więc co chciałam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że zauważyłam, że masa ludzi ma taką pewność siebie, że ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, jak to się dzieje, że część ludzi ma taką wysoką właśnie pewność siebie, taką dużą, a część wręcz przeciwnie, że po prostu nie ma jej właściwie wcale. A właśnie znam masę ludzi, którzy moim zdaniem są bardzo wartościowi, mają bardzo dużo do powiedzenia mądrego, są wykształceni, a nawet jeżeli nie jeszcze, to naprawdę mają ogromną wiedzę na jakiś tam konkretny temat i tak naprawdę mogłyby być strasznie, strasznie pewne siebie, wręcz zarozumiałe i mogłyby się tym chwalić na prawo i lewo, jaką mają tą wiedzę i co, czego to na nie osiągnęły, bo naprawdę na przykład osiągnęły dużo. A właśnie te osoby są często takimi szarymi myszkami. Ja po prostu nie mogę się nadziwić, że właśnie to jest tak często na przemian, ja nie mówię, że tak jest zawsze, bo okej, są też osoby, które dużo osiągnęły i wiedzą, że to zrobiły, a są osoby, które wiedzą, że nie zrobiły nic i jakby się tam cicho tak i się nie chwalą na prawo, na lewo. Ale często jest tak, że to odbiega i po prostu właśnie tak jest na zmianę, że osoby, które zrobiły bardzo dużo i mogłyby się chwalić, dzielić swoimi osiągnięciami, to tak naprawdę siedzą w kącie i jeżeli to dopiero ktoś zapyta o coś, czy rzeczywiście tak było, czy to osiągnęłaś i to, to ona okej, potwierdzi, że tak, a te osoby, które zazwyczaj nie robią nic, tylko siedzą na dupie, nie mają swojego życia, nie pogodują innych, żyją życiem innych po prostu, to mówią, jakie one są wspaniałe, jakie są pewne siebie i mówią, że czego one to nie zrobiły, a naprawdę, wiecie, nic nie zrobiły. Na przykład ktoś ma masę kasy, chodzi mi, że rodzice, a chwali się, że ma samochód w tym wieku już i jest taki super, albo że ma takie i takie ciuchy, albo torebki. W zależności tak, czy to jest facet, czy dziewczyna, ale po prostu na przykład idzie na imprezę i też staje wszystkim. Myśli, że jest taki super cool, że czego on to w życiu nie zrobił, bo ma tyle pieniędzy, raz może wszystkim stawiać i teraz laski na niego lecą, bo ma tyle pieniędzy. No kurde, to nie są jego pieniądze, to są pieniądze jego rodziców, czy jej rodziców. Jeżeli ktoś ma takie rzeczy i się chwali nimi, jako że to on jest super, bo ma takie rzeczy, no to sorry, ale ty nie jesteś super, ale twoi rodzice, którzy zapracowali na to, żebyś ty miał, czy miała teraz tak dobrze w życiu i mogła właśnie mieć te rzeczy i się nimi cieszyć. Dlatego myślę, że trochę pokory dla takich osób, które mają pieniążki już z góry i nie muszą na nie zapracować. A właśnie trochę bardziej docenienia tego, że inni, którzy nie mają takich możliwości, nie mają pieniędzy od rodziców, potrafią zadbać o siebie, potrafią kupić sobie to, co chcą, ale jakby zarabiają sami na te takie swoje przyjemności, nawet na głupie kino, czy jakieś tam wyjście do restauracji, tak? Jeżeli ktoś naprawdę nie ma pieniędzy od rodziców, a umie zrobić, żeby był szczęśliwy i mógł sobie pozwolić na takie rzeczy, to to jest dopiero sukces, że ktoś właśnie umie sobie zaradzić w życiu. A moim zdaniem osoby, które mają tak na tacy podane takie pieniądze, mają mniejszą szansę na to, żeby poradzić sobie w przyszłym życiu, w przyszłości, bo będą myślały, że to tak jest łatwiutko, że pieniądze, o, przychodzą, tak, chcę to, będę to mieć i tyle. A wtedy naprawdę nie docenia się wartości pieniądza i tego, że to jest coś, co naprawdę nie przychodzi od tak. I każdy z nas dorośnie i każdy, znaczy ja mam taką nadzieję, że ci rodzice nie dodawali, wiadomo, przez całe życie tych pieniędzy, tylko że jednak powiedzą koniec, tak, miałeś dobrze, a teraz zapracuj sama, czy sam. Mam nadzieję, że naprawdę tak będą i że te osoby nauczą się jakoś samodzielności i tego, jak radzić sobie i jak zdobywać pieniądze i po prostu być bardziej pokornym. I właśnie denerwuje mnie po prostu to, że takie osoby są tak pewne siebie i tak po prostu obnoszą się z tym, że mają tyle pieniędzy i że tyle one nie zrobiły w życiu. Naprawdę, kurczę, nie zrobiły nic w tym życiu, tylko dostały pieniądze na tacy. A właśnie są te osoby, które nie mają tych pieniążków. Pieniążku. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że powiedziałam pieniążki. No Boże, co to za słowo? Normalne słowo. Więc, że mają te pieniądze, że nie mają tych pieniędzy, a właśnie żyją dobrze, skromnie, ale szczęśliwie i doceniają
wartość właśnie tych pieniędzy. I takie osoby często osiągnęły bardzo dużo, mimo że właśnie to nie są takie rzeczy, które osiągnęły, które właśnie im przynoszą takie zyski pieniężne, natomiast takie duchowe. Coś fajnego, właśnie jakieś badania, różne odkrycia, zwiedzanie świata, różne wiecie, rzeczy, których po prostu takie osoby nie, z którymi się nie obnoszą. I moim zdaniem jest właśnie masa takich niedocenionych osób. W ogóle co ja w ogóle kręcę, w ogóle coś zaczęłam mówić, w ogóle co innego. W ogóle ja zaczęłam mówić o pieniądzach, a miałam sobie fajnie pogadać o pewności siebie. Także do tego chyba wrócę. Tak więc moim zdaniem pewność siebie jest bardzo ważna, bo daje nam taką możliwość się przebicia, pokazania siebie właśnie, wybicia przed innych, także jeżeli ktoś nie umie mówić o sobie dobrze, to zostanie gdzieś zawsze w tyle, a te osoby, które umieją o sobie mówić, walczyć o siebie, to zawsze będą jakoś tam szły do przodu i będą wiedziały, czego chcą i jak to chcą osiągnąć i będą po prostu realizowały te swoje cele. A te osoby, którym brak pewności siebie, zawsze są takimi skrytymi myszkami, oczywiście nie zawsze, bo to można pokonać i w końcu zmienić, ale często nie uda im się wszystkiego osiągnąć, to co by chciały. I właśnie dlatego pewność siebie jest ważna, żeby po prostu móc realizować swoje cele, bo nigdy nie osiągniemy nic samemu, zawsze trzeba jakąś pomoc mieć z zewnątrz i do tego to trzeba pewności siebie do kogoś podejść, zagadać, zdobyć jakieś kontakty, potem umówić się na jakieś spotkania, czy biznesowe, czy towarzyskie, cokolwiek. Wszędzie ta pewność siebie w jakimś stopniu jest potrzebna. Dlatego nie bądźmy tak nieśmiali. Też, no właśnie, ale też nie mylić pewności siebie z zarozumiałością, bo wiele osób myśli, że nie, jestem tego pewny siebie, a nie zarozumiały, ale niestety większość osób myli te pojęcia i niestety jest zarozumiała, a nie pewna siebie. Dlatego myślę, żeby te osoby, które są tak bardzo, bardzo pewne siebie, trochę to zminimalizowały, troszkę mniej tej pewności siebie, po prostu nie pokazywać, tak? Bo to ludzie to mogą czasami źle odbierać właśnie, że jesteście zarozumieli, a nie pewni siebie. Okej, być pewnym siebie w swoich czynach, pokazywać to w czynach, ale nie w słowach. Bo ludzie tacy często dużo mówią, a mało robią. A właśnie liczy się to, co robimy, a nie o czym mówimy, że robimy. Więc po prostu wtedy więcej robić, pokazywać właśnie w swoim działaniu, że jesteśmy pewni siebie, że umiemy o coś zawalczyć, coś zrobić, ale nie ciągle mówić i mówić o tym, bo to naprawdę żaden temat do popisu, że ktoś jest pewny siebie, aż za pewne siebie, tak? Bo pewność siebie to jest ta dobra rzecz. Żeby nikt nie mówił teraz, że ja mówię, że pewność siebie to jest zła rzecz, to jest bardzo dobra rzecz, tylko trzeba to umiarkowanie robić, umiarkowanie być pewnym siebie, żeby po prostu nie przewyższyć aż zanadto tej pewności siebie. No, także wpadłam tak na ten temat dzisiaj, w sumie w nocy, trochę rano. Właśnie zawsze miałam sama problem z tą nieśmiałością, zawsze byłam nieśmiała. Znaczy, wszyscy zawsze mówią, tak, ty byłaś nieśmiała, albo ty jesteś nieśmiała. Ja mówię, kurczę, no naprawdę byłam nieśmiała, albo jestem w wielu sytuacjach, naprawdę jestem nieśmiała. I coś tak może wydawać właśnie często, że osoby są pewne siebie, ale po prostu, no nie wiem jak to opisać, ale jest tak, że okej, jestem pewna siebie w niektórych tam momentach, że okej, wiem, że na przykład umiem coś, bo się nauczyłam, tak, więc jestem pewna mniej więcej swojej wiedzy w tym momencie. Albo wiem, że nie wiem, trenowałam taniec, to jeżeli ktoś by mi kazał zatańczyć coś, no to bym umiała to zatańczyć i wiem, że poszłoby mi to w miarę jakoś, a nie, że bym była, że nie, beznadziejnie, ale są momenty, że po prostu tak po prostu jestem nieśmiała, na przykład, żeby rozmawiać z czymś, z kimś, o czymś, że tak mnie pewne tematy krępują, że nie umiem tak z nowo poznanymi osobami aż tak rozmawiać. I właśnie to się u mnie zmieniło i tak właśnie ten temat stąd, że tak sobie zaczęłam myśleć dzisiaj, czy kurczę, to się zmieniło, bo zawsze właśnie próbowałam walczyć jakoś z tą nieśmiałością, jakoś to pokonać, bo strasznie patrzyłam na różne moje koleżanki i widziałam, jak one po prostu świetnie się dogadują z każdym, mogą podejść do obcego, zagadać, cokolwiek, także są takie towarzyskie, żywe. Ja strasznie tego zazdrościłam i tak jakoś myślę, że samoistnie to do mnie przyszło teraz. Na pewno to, kurczę, na początku sobie tak myślałam, że to może przez mój kierunek studiów, tak, że to trzeba być właśnie takim psychologiem, więc tak otwarcie do ludzi, innymi z nimi rozmawiać i tak dalej. No ale w sumie nie mamy żadnej praktyki, żebym umiała się tego nauczyć. I myślę, że to po prostu przyszło do mnie z wiekiem. Więc jeżeli mam jakieś młodsze widzki, które właśnie są takie niepewne siebie,
nieśmiałe, to uwierzcie, że to może się zmienić i to nie będzie tak, że będziecie tak zawsze nieśmiałe. Naprawdę wszystko z wiekiem czy z czasem po prostu przechodzi. I da się tego nauczyć, i da się to zmienić, i gdzieś tam swoje bariery pokonać. I właśnie zauważyłam, że jestem bardziej na pewno towarzyska i śmiała, pewna siebie. No właśnie nie aż, mam nadzieję przesadnie, że nikt tego u mnie nie myli, bo naprawdę nie jestem zarozumiała i jakoś przesadnie pewna siebie. Są dziedziny, w których jestem bardziej pewniejsza siebie, są dziedziny, w których jestem mniej pewna siebie i wolę, kiedy to inni się wykazują, a nie ja. Natomiast właśnie taki temat, trochę luźny, trochę nie, niby luźny, ale właśnie mam nadzieję, w moim mniemaniu jest to dosyć taki ważny temat. I coś, na co właśnie ja często zwracam uwagę, jak po prostu patrzę na ludzi, czy oni są pewni siebie, czy nie. A czy właśnie powinni być mniej pewni siebie, a czy ci niepewni siebie powinni być bardziej jednak pewni siebie, bo mają do tego predyspozycje i powinni, bo na przykład osiągnęli to czy tamto i właśnie moim zdaniem powinni o tym mówić i jakoś tam przekazywać swoją wiedzę zdobytą czy doświadczenia. No i taki o, luźny wyszedł vlog. Mam nadzieję, że taki wam się spodobał też. Ja bardzo lubię właśnie takie nagrywać, bo sobie mogę mówić potem bez w ogóle obróbek. Nieważne, że tam się mylę, robię jakieś błędy, po prostu wiecie, po ludzku sobie tak pogadać. Bardzo przyjemna sprawa, polecam. Także jeżeli wytrwaliście do końca, to bardzo dziękuję za oglądanie i do kolejnego filmiku. Na razie, cześć i pa!